Actually, you know what? No, I'm not done treasure hunting. I really thought we'd find something special, okay. And you didn't help me at all. So you better find something good for me. Okay. Do you have a treasure out there that will make me happy? Whoa. Czas na grzybogranie, moi drodzy, i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Amanda the Adventurer 2, moi drodzy. Ponownie włączamy zatem naszą kasetę z ćwiczeniem cierpliwości i mam pewne myśli, co moglibyśmy tutaj zrobić. Jest i on. But Amanda, I'm your best friend. My best friend? All you do is get up. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. Today we are working on a very special project. It's a project that will take a lot of patience. Patience is a very good word. Tak, niestety to będzie wymagało od nas pewnego rodzaju cierpliwości, to co myślę, że trzeba tutaj porobić. Ale pojawiły nam się generalnie nowe rzeczy, które potrzebujemy wykorzystać prawdopodobnie do tego. Jak ona go ciśnie. Dobra. Before the sun is up. Jest tak ciemno. Tak. Dobra, co się nam zmieniło? Okej. I... Tak, mamy to zaliczone chyba. Jesus, ta mapa nie ma oczu, czy mi się wydaje? Ta mapa nie ma oczu. Tak, zobaczcie, że to się nam chyba udało w takim razie. Okej. I can't wait to see what birds come to visit. What's your favorite kind of bird? I like those too. Okej. Chciałem po prostu wpisać cokolwiek. Dobra, moment. Skoro z tym mi się udało ogarnąć, to tak, potrzymamy jeszcze dwie małpki. Mapa, która nic nie mówi. Jedna, która, że jest za głośno jej. Chyba mam pomysł na scenki, w których to było. To nie wiem, teoretycznie tam, kiedy była cisza, może byśmy byli w stanie odpalić radio na 100%, żeby oni byli jak Jezus Maria, co się dzieje. Ale te tutaj... Chyba podczas farby. Dobra, to przewińmy po prostu sobie. Przetestujmy twoją cierpliwość przy okazji. Tak, biorę to. Biorę farbę. Dobra, i teraz powinien się pojawić tamten. Niech się do tego dorwie. Tak. Dobra, cudnie. Dobra, niech pomalują ten domek. Uuu, chyba tutaj zrąbałem. Tak, i tu zrąbałem niestety. A dobra, dwie małpy mamy zrobione, muszę tylko przewinąć do tego momentu samego. Tak, też je lubisz, proszę bardzo, to... 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 No i dobra, wygonimy ciebie i zaczekamy sobie nieco. Śmieszny jest ten stworek swoją drogą.
Opos, właśnie, to jest opos. To jest opos, moi drodzy. Dobra. Dobra, so quiet. Dobra, jeszcze raz. Dobra, zmieniło się. No i mamy to. Okej, jakiś stwór. Dobra. Zróbmy normalnie. Okej, nie podoba mi się fakt, że nie mogę poruszyć płytą. Kasetą znaczy się. No nie. Czy fakt, że wziąłem od tyłu sprawił, że wywaliło system? O nie, dobra, jest okej. Ten kot jak się tam zespawnował. Dobra, możemy to przemienić raczej do końca. Niech kot zrobi swoje. No evil around here. Dobra. O, mamy skarbonkę znowu. O. Dzień dobry państwu. Cool. Co tu mamy? Let's hunt for treasure. Jestem ciekaw tylko, dlaczego mamy tutaj znowu skarbonkę? Dobra, to wrzućmy sobie tutaj. Jestem zaskoczony, że mamy znowu skarbonkę. Dobra. Następna płyta. Today we are playing bandits. Come on, where did you hide the loot? Careful, or you'll break it. Willie, you're a pretty boring bandit. Bandits hide all kinds of things in the woods. It's fun to go look for treasure. But you should probably tell someone where you're going. Never tell anyone where you're going. They might get to the treasure before you do. There's a legend that there is a special toy hidden deep in these woods. Okay. O, mamy parę zabawek. Dobra, moment. Zbierzmy te zabawki tutaj stąd. Czy tu jeszcze mamy jakieś zabawki? Mamy tego rusterka. Zbierzmy to, co zobaczymy. Tu nie. Tu nic nie widzę. Szkoda, że tak mało tej biblioteki w sumie mam wykorzystanej trochę przestrzeni, bo tutaj mogłoby być znacznie więcej rzeczy, które by się mogły dziać. Jestem ciekaw w ogóle, czy my możemy tego pluszaka Uliego tutaj wziąć. On nie ma kasety swoją drogą. On nie ma teraz kasety. Wcześniej miał kasetę, teraz jej nie ma. Ciekawe. Iść ciekawe zjawisko. Weźmy może tę skarbonkę. A nie, nie mogę jej wziąć. Okej. Okej. Find anything over there, but it sounds like an adventure to me. Let's go. Okay. Poszło w krzaki. Did you leave some eggs in your pocket, Amanda?
No, Wooly, that's what swamps smell like. It's sulfur. Yuck. If there's any treasure in this swamp, it can stay here. Which way should we go to find the treasure? Okej, okay, dobra. Zróbmy po kolei inne kierunki. I think you're right. The band has played a trick on us to try to keep us away. Let's go! Emma, I don't like it here. Are you sure this is where the treasure is? Shush, Wooly, look! There's a mound of dirt! It must be where the treasure was buried! Okay. This isn't treasure. Jakieś ubrania? Okay. You know what else is fun, Amanda? Burying things. Yeah, Wooly. Sometimes you just have to bury things. Okay. Come on, Amanda. Let's keep looking for that treasure. Which way should we go to find the treasure? North. A mogę jeszcze południe. Mogę jeszcze południe zaznaczyć w sumie. Z tego co pamiętam, co kiedyś ona mówiła, X marks the spot, ale weźmy cokolwiek innego. Kółko? Zobaczmy, jak się denerwuje. Tutaj? Może? Może? Seriously, who is that guy? Chłop ma niezłą frajdę. A little help here. Tak troszkę daleko mam do tej myszki. Okej. Now my shovel's broken. It's a good thing I always carry extra supplies. You never know what you're going to need on an adventure. What can I use to fix my shovel? Rękawiczek? I don't think those will help us now, but I never leave home without them. I'd really like to fix this shovel. Whoa. I don't think that will help. I only use those to do... What can I use to fix my shovel? Jest to może jakiś robak, coś? Nie. Good job! We can use the wood glue to fix the shovel! Okay, bandits, let's get to digging! Amanda, I don't have a shovel. Bandits should always come prepared. I guess you'll have to use your hands. Whoa. Spadnie tam? Okej. We did all that digging for this? Maybe this was important to someone once, but not anymore. Zakopie? Come on, Wooly. Let's get out of here. Amanda? A little help here? Are you still up there? Oh. Okej.
To jest to, czym nam pokazuje napisy swoją drogą. Actually, you know what? No, I'm not done treasure hunting. I really thought we'd find something special, okay. And you didn't help me at all. So you better find something good for me. Okay. Do you have a treasure out there that will make me happy? Wow. Okej. Okay. Masz to może? Okej. Anger issues. Give Amanda a treasured toy. Mamy, moi drodzy, w końcu kasetę, która pozwala nam zobaczyć to. Okej, tutaj jest znowu kaseta w tym naszego Uliego. Którą z kaset my tutaj teraz będziemy mieli? Kaseta? Okej. Nie gadajcie, że to jest znowu zablokowane. Ja serio zaczynam grę jakby od początku? To było 1-3 chyba. Tak, okej, dobrze zapamiętałem. Let's plan a trip. Okej, rozumiem. Czyli mamy zupełnie nową zabawę od... Znaczy, zupełnie nową zabawę. Zaczynamy od początku. Okej. I guess. Chociaż miałem nadzieję trochę tam pobawić się z tym potworkiem. Z opcjami, które on tam ma dla nas, ale okej. Czy może tu będzie coś innego przez to? Tak, czy my mamy tutaj znowu skarbonkę? Może gdzieś? Nie mamy na razie. At least in our imaginations we can. With my magic train! If you could visit anyone in the world, who would you go see? Do you really think you could do that? Okay. I'd love to daydream about all the places I could have been. Think about all the places we can go. Let's plan a trip. I've made pictures of all the places I want to go. Trochę ciemno. But wow, it's so... Dobra, to przewijmy, bo to raczej będzie mówiło dokładnie to samo. Okej, okay, tego dźwięku wcześniej nie słyszałem. O! Okej. Okay. Mamy, moi drodzy, coś takiego. Tutaj jest start. Okej, okay, mamy Paryż. Mamy Londyn. Jakieś tajemnicze miejsce i Mexico City. Okej. Okay. Czy mogę to brać? Mogę to brać. Okej, okay, dobra. Okej, okay, prawym mogę tutaj to przerzucać. Dobra, ona najpierw chciała lecieć do Paryża, potem z Paryża... A, tutaj mamy pokazane, okej, okay, dobrze. Potem z Paryża chcę, żeby przeleciała tak. Weźmy sobie zielony może w takim razie, bo tutaj będą raczej inne rzeczy. Chociaż ja potrzebuję, żeby tutaj mi poleciało do przodu. Czy jest jakiś z przodem? Tu jest z przodem, okej. Tam, żeby poleciało na lewo. Potem Mexico City. Po Mexico City miał być Londyn. Tak, tutaj kolejne potrzebuję. Ale będę musiał prawdopodobnie wymienić te tutaj.
Dobra. I chodźmy tutaj może. To tak. Okej, okay, ona się tam wróci. Znaczy, pociąg się tam wróci. Ale mnie ciekawi, czym jest to. Jakieś tajemnicze miejsce. Czy ja mogę do niego się jakoś dostać? Bo jeśli zrobiłbym tutaj na prosto, no to by przeleciała do przodu. Potem by skręciła, więc to by nie miało sensu. Ale jeśli tutaj by skręciła wcześniej. Tak, tutaj tak, skręci tutaj. Tutaj to. To poleci wtedy tak, 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 tak. Chociaż mogę tak naprawdę zrobić to w ten sposób. Poleci tutaj tak dookoła, tam. Dajmy to tutaj, okej. Weźmy ciuchcie, bo pewnie stąd jakoś musi wystartować ona. I zobaczmy, gdzie to zaprowadzi nas. Coś się zmieniło może? Chyba nie do końca. Czy w międzyczasie mogę to zmieniać? Chyba nie. Okej. Okay. Dobra, wybacz ciuchciu, ale wyrzucę cię tam. W porządku, lećmy tutaj. I zobaczmy, czy mogę to tak ala zespeedrunować. Czy muszę tamtą całą historię odsłuchać, czy to będzie w porządku. Chyba powinno być już git. Paryż na początek. Mexico City. Londyn i teraz powinno tutaj wrócić do tego. Naszego pierwszego miejsca. Czy ja mogę tutaj stanąć i przeszkodzić? Nie mogę. Czyli nie mamy w ogóle ciała. Okej, okay, Chuchu, go on Amanda's trip. Let's start the day tutaj mamy. Okej, okay. Czyli moi drodzy, tutaj jest w miarę fajnie. Nawet fajno w takim razie. Dobra, przewijamy. Tak, że do Paryża rozwal. Nie tutaj, przepraszam cię. Mexico City. Sprzedaj Kuroka. Leć tutaj, rozprawmy się z nim, żeby było szybciej. I dziękuję bardzo, kaseta robi papa. Lećmy tutaj. Let's start the day. Zacznijmy dzień. Dobra, tu mamy ponownie to, tak, czyli jak mieliśmy okazję korzystać z tego podczas nocy i z tego, to wydaje mi się, że tutaj będziemy potrzebowali teraz ubrań i tutaj jedzenia, prawdopodobnie jakiegoś śniadania, dobra. Po prostu sobie pójść może? Misiek? Nie, to będzie, że poduszki. Okay, let's get serious and finish making the bed.
you help me smooth out the blanket? Żeby to było takie łatwe. Boże święty. Jest w szafie, ale zobaczmy komodę. Czesło? No. Jak rozwalone. Dobra. Okej. Dobra. Mamy stroje, moi drodzy. Klaun i spódniczka. Dobra, przykucnijmy do tego pięknie, ładnie. A, nie muszę. Klaun i spódniczka. Kwiatuszek i ciemne dżinsy. Ciemne dżinsy już są. I potrzebujemy jeszcze garnitur i szare takie spodnie, dzwony. Proszę bardzo, już mi zabrzęczało, więc będzie w porządku. Okej. I'm starving. I'm going to get dressed and I'll meet you in the kitchen for breakfast. Breakfast is the most important meal of the day. What is your favorite thing to eat for breakfast? Okej, okay, muszę to wpisać. Nie mogę, okej. Okay. Uli też nie zadziała. Też nie zadziała. Nie, nie będę aż taki. Dobra, wpiszmy to. I don't like that for breakfast, but you do you, I guess. Aha, dzięki. Taka sama zabawa dosłownie. Bacon lub tosty. Muszę zobaczyć w ogóle, co my tutaj mamy. Mamy muffinkę, mamy krówkę, mamy jajko, mamy jabłko pomarańcze. Okej. Okay. Bacon może. Yum, bacon's my favorite. Nie odrzuciła tym chlebem. Can you find me something to cook the bacon on? What's taking you so long? O! Nad pochodnią może? How the heck am I supposed to cook bacon on that? Go find me something I can use. Wiecie co, mam ochotę przetestować, czy tym przypadkiem mogę spróbować rozwalić to pudełko, gdzie jest Woolly. Nie mogę, okej, okay, dobra. Tak, 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 frying pan, spoko. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy zapalniczkę, możemy puścić to miejsce z dymem. Have you ever even been in a kitchen before? I don't know how I'm supposed to use that to cook. What's taking you so long? Okej, okay, zobaczcie, że teraz mam patelnię już 100% w ręku. Bo już sama mi ją dała. Więc zobaczmy, czy mogę tego użyć tutaj. Nie mogę chyba. Jestem ciekaw, jak ja mogę rozwalić to. Masz. Thanks. Now what can I use to cook the bacon? The refrigerator, the sink, or the stove? Mam nadzieję, że spodziewasz się, co powiem. Nope, that won't work. Maybe I should have done.
done this myself after all. So what are we using to cook this bacon? Dobrze, masz. Great! Let's make some bacon! No Jezu, ten jak się patrzy tam. Nie. Wkurzymy ją trochę tym bardziej jeszcze. Okej, dobra. Moi drodzy, widzę to. Widzę, co my tutaj mamy, tylko nie wiem, jakie soki ma tam w środku, ale dobra. Muffinka, jajko na samym dole. Nie, muffinka była dobrze. Muffinka. Jajko, dobra. Bekon. Stop. Puste mi. Nie ta strona. Dobra, przerzućmy to wszystko tutaj. Tutaj bekon chyba był. Tam u góry jest mi potrzebny jakiś sok, nie wiem tylko jaki. A moment, bo to jabłko tam stoi po prostu, tak? Okej, dobra, już mam pomysł. Zapewne w takim razie sok pomarańczowy jest tam u góry. Więc to przerzucimy tutaj. I to tu. Mamy to. Get ready with Amanda. When you are feeling bad, dostaliśmy kasetę. Okej, dobra. Ale przejdźmy tę kasetę do końca już na pewno. I don't know what to eat first. It all looks so good. Aha. Okej, spoko. Gdzie jest kaseta? A, tu jest kaseta, dobra. Jezus, wywaliło mi ją. When you are feeling bad. Tak, proszę bardzo. Okej. Today we're going to Okay. I don't know what we're going to do. Amanda, what do you want to do? I don't care. I don't feel right. Maybe doing something will make you feel better. I already tried drawing some pictures, but that didn't help. What do you do when you're feeling bad? Dobrze, nie, jest możliwość, okej. Nie, to też nie zadziałało. Mam bardzo, ale to bardzo zły pomysł. Good for you. Okay. Amanda, how about an adventure? What makes you think I want to go on an adventure right now? Are you even paying attention? I feel weird. Leave me alone. Well, I'm gonna go on an adventure in my mind. You can come along with me if you like. Telling a story is like going on an adventure. What's your favorite kind of story? Też będziemy mogli wpisać?
That sounds neat. I'll have to check out some stories like that. Okay, a story. Once upon a time... Hey, why don't you help me tell the story? See if you have anything there that will help you follow along. I refuse zero escape. There was a brave knight. It's okay. Take your time. Okej, okay, zobaczcie, że ona nie zgadzała się tutaj, jak płyta. The Lonely Knight, The Caring Princess, The Hungry Hungry Dragon i The Annoying Little Wizard. Okej, okay, tutaj mamy książki. Czy ja mogę w jakiś sposób coś tutaj zrobić z tym Wallim tutaj w tym? Tego jestem najbardziej ciekaw. Tam jest, kurczę, kaseta, którą mamy cały czas tam. Dobra, Knight. Rycerz, w porządku. Is that the choice you want to go with? Yes. Good job. There's our brave knight. Okay, let's keep going. The knight went to see a wise wizard who delivered a dangerous quest. Okay. It's okay. Take your time. Do you want to stick with this choice? Yes. Are you even listening to my story? Okay. Moving on. Wait! They've helped me before. Give them a chance to try, please. Okay. The quest. Damn. A dragon that guarded many riches in a dark, faraway cave. It's okay. Take your time. Dej. Tego się nie spodziewałem. Dzień dobry. Mogę podejść do ciebie? Mogę podejść. O. Okej. Okay. Hey now, you can't rush perfection. Do you want to keep your choice? Yes. Ooh, scary. I like it. This story is boring. I think it's a fun story. Okay, let's see. Jest ten opos znowu. Deep in the dragon's cave, it also held captive a beautiful princess. The dragon threatened the princess with its fiery breath. Oh, won't someone save me? Sobbed the princess. Okay, dobra, księżniczka. To my znowu tego oposa. Is this the choice you want to go with? Yes. A little focus here, maybe? Who cares? Just tell your dumb story. Amanda, I'm doing my best to cheer you up. What the? Those are my drawings, you weirdo! He's going to tear it! Stop him! Ciekawe, co się stanie, jeśli nie przestanę. Czy tamten będzie chciał mnie zabić, czy nie? Smacznego. No, okej. Okay. Amanda, it'll be okay. Maybe finishing the story will cheer you up.
Okay. Well, where were we? Oh, yeah. The knight rushed to the dragon's lair. There, the knight found the dragon guarding the entrance to its cave. The knight drew a sword and bravely faced the dragon. The dragon roared, but the knight did not back down. After a long battle, the knight delivered a fatal blow and slew the dragon. It's okay. Take your time. Okej. Okay. Mogę podejść? Knight. Dragon. Zobaczmy, czy to coś zmieni. Bo może chodzi o to, że muszę brać postaci, które występują podczas tego. Chyba tak. The grand finale. The princess emerged from the shadows of the cave. You saved me, she cried. Księżniczka. Rycerz. To the princess's kingdom, where they lived happily ever after. It's okay. Dobra, księżniczka. Rycerz. Mega cool, że mamy to coś tutaj. How long is this going to take? Okay, is that your selection? Yes. Could that story have been any more boring? Why did you even waste my time? I'm not sure if I want to tell stories with you anymore. That whole story was just a bunch of nonsense. Why did you even waste my time? I'm having a terrible day and you made it. Okej. Pedratician bedtime. Read Amanda the wrong story. Przeczytaj Amandzie złą historyjkę. Okej. Jestem w takim razie, powiem wam szczerze, zaskoczony trochę. Bo okej, okay, jak widzimy, czy tutaj jest znowu zamek? Nie, tu jest otwarte. Tu jest zamknięte. Tak, znowu mamy te historyjki tutaj. Ciekawe to jest bardzo. Czy to jest dalej to samo? When you are feeling bad. Trzeba wykombinować coś w takim razie, żeby ona się poczuła lepiej przez tą historyjkę. Albo po prostu może ja muszę zrobić tę historyjkę dobrze? Nie jestem pewien, w każdym wypadku, moi drodzy, mam 43 minutę i myślę, że w tym momencie skończę. I powiem szczerze, że jestem w szoku, że tego potwora tu mieliśmy. Jestem w szoku, że tego potwora to mieliśmy, a Amanda miała mu okazję mówić, żeby przestał. Więc jakby faktycznie chciałem się do tego przyczepić dzisiaj w sumie, że do tej pory jakoś Amanda nie wiadomo jak bardzo nie zwracała uwagi na nasz świat. Fakt, powiedziała tam Riley w jednym momencie, ale nie było to aż tak mocne, żeby faktycznie zwracała uwagę na to, co się dookoła nas dzieje. A teraz był potwór tu za nami, a ta powiedziała, że ma przestać. Cool. Jest cool. Tak więc... Moi drodzy, jeśli to nie wam się spodobało, zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi jak zawsze najbardziej. Dajcie mi śmiało znaka, jak mi się na razie podoba seria. Muszę przyznać, że bardzo źle ta gra wystartowała od bardzo złej zagadki, muszę powiedzieć. Bo reszta tych zagadek idzie się fajnie domyślić, o co tutaj chodzi. Nie jest to takie trudne. Teraz tylko pewnie będę musiał pokombinować nad tym, żeby właśnie tę historyjkę dobrze, fajnie opowiedzieć. Ale kurczę... Poza tym, na razie gra mi się przyjemnie. I muszę powiedzieć, że cieszę się, że przebrnąłem przez ten początek, bo od tego zapewne większość ludzi się odbijała. W jakiś sposób, bo słyszałem na razie mało zadowolone opinie z gry. A przyznam, że Amanda jednak jest tym czymś, co chciałbym, żeby było, miało dobre opinie. Ale wy powiedzcie śmiało, co wy na razie sądzicie, jak wam się podoba oczywiście. No i czy może ktoś z was miał okazję sobie zakupić grę, samodzielnie pograć, dajcie śmiało znaka w komentarzach. I moi drodzy,
Jeśli ten film się spodobał, zapraszam Was jeszcze również do lajkowania oraz subskrybowania, żebyście mogli być na bieżąco z taką oto właśnie serią jak Amanda The Adventurer 2, ale nie tylko. Staram się na kanale nagrywać głównie gry indie, ale różnego rodzaju horrorki czy też innego typu materiały na kanale też się pojawiają, więc mam nadzieję, że znajdziecie coś tutaj dla siebie, będziecie się dobrze bawić i być może zostaniecie z nami na nieco dłużej. Ja, moi drodzy, wracam pod kamień i do zobaczenia następnym razem. Papatki!